Jestem na stacji. Czarna woda. Przyjechałem tutaj zgodnie z rozkładem jazdy. Jak widać, bardzo ładna okolica. Tutaj mamy las. Na stacji, jak widać, znajdują się dwa perony. Jak widzieliście, udało, już nagrałem dwa składy. Między innymi tego miecia, którym tutaj przyjechałem. W tamtą stronę, w którą idę, mamy Chojnicę. A tam mamy Tczew. Tutaj mamy budynek dworca. Jak widać, jest on trochę zaniedbany. Ale na górze są chyba jakieś mieszkania. Widać, że coś tam jest. Wchodzę teraz tutaj do środka. Tutaj mamy drzwi zamknięte. Tutaj dawna kasa biletowa. I tu PKP Intercity informacje. Drzwi zamknięte, jak widać, na kłódkę. No i mamy rozkład jazdy. Tutaj również zatrzymuje się pociąg Telka Bory Tucholskie. Tak więc idę na peron drugi i opowiem wam historię tego miejsca. Widzimy się za chwilę. A teraz trochę informacji. Stacja Czarna Woda została otwarta w dniu 16 kwietnia 1873 roku. Pierwsza nazwa stacji to Schwarzwasser. Od roku 1911 stacja ta nosiła nazwę Koningweise, a w roku 1920 otrzymała dzisiejszą nazwę, czyli Czarna Woda. W czasie II wojny światowej nazwa została przemianowana z powrotem na Koningweise i po wojnie stacja wróciła do swojej dzisiejszej nazwy. Na stacji, jak widać, znajduje się duża liczba bocznych torów. Stacja ta leży przy wspomnianym już przeze mnie w Chojnicach Ostbanie, czyli linii kolejowej numer 203. Ciekawostką jest to, że w stronę Tczewa mamy semafory świetlne. Nie wiem, czy będzie widać. O, widać teraz. Teraz podejdę na drugą stronę stacji. Widzimy się za chwilę. Jestem już teraz po drugiej stronie stacji. Jak widać w oddali, wezmę troszkę przybliżę, w stronę Chojnic mamy semafory kształtowe. Tutaj mamy budynek na stawni. Tutaj widać jakieś inne boczne tory. Tutaj przed peronem tor zakończony kozłem oporowym. Tutaj mamy jakiś następny tor. Tak ogólnie mówiąc na temat Ostbanu, jest to linia kolejowa w całości dwutorowa,
niezelektryfikowana. Jednakże planowana jest jej elektryfikacja na odcinku Piła Główna Kostrzyn. Jak widać, bardzo ładna okolica. O, tutaj mamy. Zobaczmy, co mamy tutaj. Czarna woda. Jak widać, mamy tutaj mapę. Tu mamy drogowskazy. A tak wygląda budynek dworca z drugiej strony. Jak widać, na górze są jakieś mieszkania, ale tak to dworzec nie jest za bardzo wykorzystywany. No, bynajmniej jest ta zaleta, że jest się chociaż gdzie schować. Tak więc opowiem wam teraz, co będzie dalej. Czekam teraz tutaj na pociąg TLK Bory Tucholskie relacji Kostrzyn Gdynia Główna. Pojadę nim do stacji Tczew. Tym razem więc będę jechał składem wagonowym, a nie szynobusem. Kolejna ciekawa lokalizacja. Myślę, że będzie ciekawie. Na stacji Tczew nagram parę pociągów oraz pojadę stamtąd następnym pociągiem w następnym kierunku. Jaki to będzie kierunek, zdradzę wam już na miejscu. Tak więc czekam na pociąg TLK Bory Tucholskie.
Tak więc wyjeżdżamy ze stacji Starogard Gdański. Następna stacja Tczew. Tam już skończy się moja podróż tym pociągiem, Telka Bory Tucholskie. I tam już się zobaczymy.